Witajcie w Stark Industries. Jestem Ken, stażysta Tonego Starka. Będę waszym przewodnikiem. Chwila. Ojciec. Na pewno już wiecie, że doktor Doom przemienił siebie i swoją ekipę superzłoczyńców w potwory za sprawą magicznego oka. Pan Stark i doktor Strange opracowali nowy rodzaj zbroi Mech Strike Monster Hunter dla Avengersów, wykorzystując do tego technologię i magię. Dlatego też poznałem 100 potworów, by pomóc Iron Manowi w jego badaniach. A dzisiaj omówimy moje ulubione potwory gady. Zignorujcie to. Do dzieła! Zacznijmy od jaszczura człowieka, mitu, potwora. Doktor Kurt Connor eksperymentował z odrastaniem kończyn i w ten sposób stał się bezwzględnym stworem. Asystent Connora, Vincent Stegron, wykorzystał te badania, by przeistoczyć się w człowieka dinozaura. Pomógł też złej korporacji Alchemax stworzyć armię ludzi dinozaurów. Nazwa trochę zbyt dosłowna, ale nie dyskutujmy z naukowcami. Skoro o nauce mowa, poznajcie Druma, czy też Drumidia Rexa, jaszczura powiększonego do potwornych rozmiarów dzięki serum. Pełzający stwór został odkryty podczas eksperymentu górniczego pod skorupą ziemską. Sauron był hipnotyzerem, który przekształcił się w człowieka dinozaura i postanowił podbić dziką krainę. To tropikalny rezerwat na Antarktydzie oraz dom dla wielu prehistorycznych stworzeń. To tajne informacje, więc nie mówcie o tym nikomu. Następni są Engalanowie, hybrydy jaszczurki żyjące wśród dinozaurów. Oczywiście potwory gady mogą pochodzić z każdego obszaru, także z kosmosu. Na przykład z Narx, stworzenia opętane na punkcie wojny. Lub Slizik, który został powołany do życia przez wyobraźnię chłopca z supermocami. Ale moim absolutnym ulubieńcem jest diabelski dinozaur. To przyjaciel Moon Girl oraz bohater wszystkich. Oto nasza dziesiątka, moje ulubione potwory gady. To było zamierzone. Do zobaczenia!